Radio M 107,6 FM. Rozmowa poranka. Dziś naszym gościem w rozmowie poranka jest pan Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, jutro ważne głosowanie w Parlamencie Europejskim, bo parlament będzie decydować o tym, jak szybko, kiedy tak naprawdę przestaniemy jeździć, przestaniemy kupować samochody z silnikami spalinowymi i będziemy musieli przejść na elektryczne. Ale nie tylko Parlament Europejski, bo i w Krajowym Planie Odbudowy naszym polskim jest zapisane, że od czerwca 2026 powinny być wprowadzone nowe opłaty rejestracyjne i podatek od posiadania aut spalinowych. To przede wszystkim pana zapytam, czy to są wszystko realne cele? Czy rzeczywiście, tak jak na razie projekt w Parlamencie Europejskim mówi, że do 2035 roku w ogóle pożegnamy się ze samochodami spalinowymi, a już na pewno w salonach samochodowych? No, przede wszystkim jedna kluczowa uwaga. To głosowanie jutrzejsze jest absolutnie kluczowe dla branży motoryzacyjnej i chyba najważniejsze od kilkudziesięciu lat. Najważniejsze zdarzenie dla branży motoryzacyjnej. Dlatego, że dokładnie tak jak pan powiedział, ono przesądzi, w którym roku będziemy w salonach kupowali nowe samochody tylko bateryjne albo tylko wodorowe. Mówię, że ono przesądzi i w którym roku, ponieważ cel ustawiony jest na 2035, ale dochodzą głosy, że pojawiły się takie dwie frakcje w parlamencie, bo jeszcze niedawno parlament był dość jednolity i mówiło się o tym, że to głosowanie w zasadzie przejdzie bez żadnego problemu. Natomiast po wybuchu wojny w Ukrainie spolaryzował się nieco parlament. Część parlamentarzystów mówi, może troszkę poczekajmy, albo troszkę może zmniejszmy cel. My jako branża chętnie powitalibyśmy albo lekkie przesunięcie, albo właśnie zmniejszenie celu, powiedzmy, do 90%, no ale zobaczymy. Czy tak się zdarzy? No pewnie jeżeli zostanie to przegłosowane i pewnie jeżeli będzie taka wola polityczna, to tak się zdarzy. Natomiast zupełnie innym obszarem są możliwości nabywcze, na przykład naszych obywateli. Mówię o Polsce, ale to dotyczy całej Europy Środkowej. Pytając, czy to jest realne, rzeczywiście mam na myśli z jednej strony to, czy branża jest w stanie, będzie w stanie przestawić się na produkcję, to pewnie nie jest aż takie trudne, no ale pytanie, czy jest w stanie. I z drugiej strony, no to jest pytanie do każdego z nas, czy będzie nas stać, albo kto pomoże nam kupić i wymienić te samochody. Jak trzeba będzie, to będziemy musieli. Branża, czyli my, producenci, na pewno będziemy w stanie spełnić ten cel. Już dzisiaj, jak pójdziemy do salonów, to samochody elektryczne właściwie oferują już wszyscy producenci i to elektryczne, nie będące konwersją dotychczas produkowanych spalinowych, fabryczną konwersją oczywiście, ale pojazdy, które są od początku zaprojektowane jako elektryczne. Także tu o to ja się nie obawiam. Pytanie tylko, czy no właśnie to, co powiedział pan redaktor, to czy nas będzie stać. Bo dopłaty owszem, no ale dopłaty gdzieś mają swoją granicę. Ulgi też gdzieś mają swoją granicę. Mam na myśli na przykład jeżdżenie po buspasach. No i w pewnym momencie zderzymy się z rzeczywistością, gdzie my, branża motoryzacyjna, będziemy namawiali klientów, żeby kupili samochód elektryczny, a ci klienci powiedzą, dobrze, to możemy jeszcze poczekajmy. Aczkolwiek pamiętajmy o tym, że mówimy o nowych samochodach, czyli jeszcze będzie bardzo dużo samochodów na rynku używanych, tych, które będą samochodami spalinowymi. Ale jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Coraz więcej producentów mówi, że przejdzie na samochody elektryczne, na sprzedaż i oferowanie samochodów elektrycznych znacznie wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że my już dzisiaj inwestujemy gigantyczne pieniądze w tę część produkcji i jeżeli w pewnym momencie okaże się, że inwestowanie w pojazdy spalinowe, a ono działo się stale. Być może ktoś myślał, że właściwie to bardzo małe pieniądze wydajemy na to, żeby poprawiać silniki spalinowe, żeby poprawiać układy napędowe. To nieprawda. Byśmy wydawali gigantyczne pieniądze. Zresztą każda wchodząca norma euro powodowała, że musieliśmy bardzo dużo wydać i zresztą w najbliższym czasie, bo prawdopodobnie w 2027 roku wejdzie norma euro 7. I jeżeli ona wejdzie w tym kształcie, w którym jest proponowana,
W tej chwili trwają dyskusje. Decyzja ma zapaść w drugiej połowie tego roku, może na początku przyszłego. No to ta norma Euro 7 będzie tak wyśrubowana, że części pojazdów, szczególnie mniejszych, po prostu nie będzie opłacało się produkować. Mam na myśli samochody spalinowe. A czy samochody elektryczne będą musiały być tak drogie, jak przynajmniej na razie są, jak się na nie patrzy? No bo wtedy, znaczy z jednej strony trudno nam będzie kupić samochody elektryczne, jeśli będziemy na takim poziomie zarobku, w jakim jesteśmy. Z drugiej strony, jeśli będziemy musieli te samochody elektryczne kupić, no to, to i będzie ich duża produkcja, no to pewnie stanieją trochę. No wiadomo, większy popyt, większa podaż obniża ceny. Jak może wyglądać ta sytuacja? To prawda, ale musimy pamiętać o jednej rzeczy, że tu mamy dwa podstawowe czynniki składowe samochodu elektrycznego, ceny samochodu elektrycznego. Pierwszy to jest sam pojazd bez baterii. No i tutaj koszty oczywiście przy skali będą malały i one będą, no można powiedzieć, z grubsza porównywalne jak samochodu spalinowego bez jednostki napędowej. No bo niby dlaczego miałyby być inne? Natomiast oczywiście drugim bardzo ważnym cenotwórczą częścią jest bateria. No i teraz ciągle te baterie, mimo tego, że one tanieją w przeliczeniu na jednostkę energii, znacznie tanieją, no to ciągle są drogie. No dlaczego? Dlatego, że klienci oczekują, żeby bateria miała dużą pojemność, żeby zasięg był większy. W związku z czym, mimo tego, że cena na jednostkę energii maleje, no to cała bateria kosztuje ciągle jeszcze dużo, czy nawet bardzo dużo w tych największych samochodach. No i jeżeli zdarzy się, że plany, które są co jakiś czas publikowane, na przykład bateria ze stałym elektrolitem, czy inne rozwiązania, czyli pojawi się możliwość zmagazynowania energii na przejechanie na przykład 700-800 kilometrów i będzie to względnie tanie, no to tak, cena samochodu elektrycznego spadnie z całą pewnością. Panie prezesie, mówimy cały czas, elektryki zastąpią spalinowe, to tak w dużym skrócie. Ale tak naprawdę pytanie, czy samochody elektryczne, takie jak teraz je widzimy, kiedy się, gdzie się ładuje w stacjach ładowania, czy samochody wodorowe, które tak naprawdę wezmą górę i zajmą ten rynek w przyszłości? Bardzo dobre pytanie. Wydaje się, że każdy z rodzajów tych pojazdów w pierwszym przynajmniej okresie może w pewnym segmencie rynku dominować, bo pamiętajmy o tym, że różni producenci wybrali różną drogę. Część bardzo wspiera wodór, bardzo pracuje nad rozwiązaniami wodorowymi, część nad bateryjnymi i to nie tylko w przypadku samochodów osobowych. No bo my, rozmawiając o samochodach elektrycznych czy wodorowych, czy o tej przyszłości, na ogół myślimy o samochodach osobowych, no bo większość z nas jeździ samochodami osobowymi. Ale pamiętajmy, że mamy samochody dostawcze i tu już trwają prace i gotowe projekty są już samochodów dostawczych, elektrycznych, bateryjnych i wodorowych, ale równie ważne, a może z punktu widzenia istnienia naszej rzeczywistości, kluczowe są pojazdy ciężarowe. No i tutaj znowuż mamy dwie koncepcje. Jedna mówi, że będą bateryjne, na przykład ciągniki siodłowe, a druga mówi, że będą wodorowe. Ale absolutnie kluczowa, bo my w tej chwili sobie rozmawiamy o gotowym produkcie. My sobie rozmawiamy o tym, czym będziemy jeździli, czy takim i czy my go kupimy. Ale żebyśmy mogli nim się poruszać, to musi być infrastruktura. I ona jest kluczowa, dlatego że dzisiaj infrastruktura w Polsce absolutnie nie pozwala na to, żeby w masowej skali używać samochodów elektrycznych. Oczywiście jest program Mój Elektryk, był prawie 1 000 000 000 złotych dopłaty do infrastruktury, ale to w dalszym ciągu jest kropla w morzu. Dość powiedzieć, że Komisja Europejska wyznaczyła na 2030 rok cel 4 miliony punktów ładowania. My, branża, mówimy, że potrzeba co najmniej 2 razy tyle. Oczywiście mówię o Europie. A żebyśmy wiedzieli, jaka jest skala i w którym miejscu dzisiaj jesteśmy, to dzisiaj w Europie jest nieco powyżej 300 tysięcy tych punktów i w dodatku one są skupione właściwie w 3 krajach. Mniej więcej równo. To jest Holandia, Niemcy i Francja. Ale to też pokazuje, bo zwróćcie Państwo uwagę na to, jak małym krajem powierzchniowo jest Holandia, a jak dużym krajem jest Francja czy Niemcy. Więc jeżeli mają tyle samo stacji ładowania, to widać, że Holandia jest bardzo, bardzo do przodu. I w zasadzie
No, z grubsza można powiedzieć, że dzisiaj, gdyby Holandia miała przejść na pojazdy elektryczne, to pewnie nie byłoby większego problemu. No ale co na przykład w Hiszpanii, co w Rumunii czy w innych krajach? Mówimy o całej Europie. Panie prezesie, to na koniec zapytam o możliwe scenariusze według pana wyobraźni i wiedzy w tej chwili. No bo tak, przypomina mi się, jak ile to 7 lat temu rząd zapowiadał, że w ciągu 10 lat do 2025 w Polsce będzie 1 000 000 samochodów elektrycznych. I wielu się stukało w głowę i dalej się stuka, że to jest nierealny plan i zbyt drogi. Z drugiej strony widzimy, że ten plan prędzej czy później ma być zrealizowany. Już nie 1 000 000, ale w ogóle wszystkie samochody mają być elektryczne. I teraz pytanie. Czy, no, startując od jutrzejszego głosowania w Parlamencie Europejskim, czy ten proces przyspieszy, to znaczy rzeczywiście w Polsce, w Unii Europejskiej nagle zaczną jak grzyby po deszczu rosnąć, bo będą musiały stacje ładowania, samochody elektryczne. To widzimy, co się z fotowoltaiką w Polsce stało. Też wydawało się, że to będzie powoli, a ludzie po prostu rzucili się i zaczęli inwestować. I to jest jeden scenariusz, a drugi taki, że to jednak wszystko, nawet jeśli parlament przegłosuje dość radykalne rozwiązania, to jednak to potem będzie spowalniać, dlatego że okaże się, że nie jesteśmy w stanie tak szybko realizować tych celów. Któryś z tych scenariuszy jest bardziej realny? Ja myślę, że trudno mówić, przede wszystkim dzisiaj trudno mówić o tym, co będzie za lat 10, bo mamy wielki kryzys, jeżeli chodzi o ropę. Mamy kłopoty gospodarcze i to w całej Europie. Mamy bardzo wysoką inflację. Więc ja myślę, że nawet jeżeli parlament dzisiaj przegłosuje, to za kilka lat trzeba będzie przejrzeć tę strategię, zobaczyć, w którym miejscu jesteśmy. No bo powiada się, że papier jest cierpliwy. No więc głosowanie w komisji, w Parlamencie Europejskim może dać dowolny wynik. Natomiast jeżeli za kilka lat faktycznie zdarzy się ten optymistyczny scenariusz, czyli pojawią się tańsze baterie, pojawią się pieniądze na budowanie stacji ładowania, będzie więcej pieniędzy, bo kryzys, którego się spodziewamy, będzie w znacznie mniejszej skali. No to scenariusz będzie bardziej optymistyczny. Jeżeli okaże się, że mamy coraz wyższą inflację, kłopoty gospodarcze, no to wtedy rządy krajów będą musiały walczyć o to, żeby państwa przeżyły. I wtedy bliżej będzie tego drugiego scenariusza. Ja myślę, że to musimy poczekać, zobaczyć, choć te 14 lat to bardzo krótki okres. To tak się tylko wydaje, że to gdzieś tam bardzo daleko. To minie błyskawicznie. Bardzo dziękuję. Pan Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, dziś był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.